Wiele spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przeżywa poważne kłopoty finansowe. Krytycy polskiego systemu bankowego alarmują. Cały sektor przejmują zagraniczne banki. A tymczasem w Poznaniu dochodzi do wydarzenia niezwykłego. Spółdzielcza grupa bankowa, ostatni bank, który ma ogólnopolską centralę w Poznaniu, organizuje walne zgromadzenie akcjonariuszy i przedstawia rekordowe wyniki, jeśli chodzi o zysk za ubiegły rok. Jak polscy bankowcy dokonali takiego cudu? Sprawdzał Robert Chodyła. Na co dzień pracują w miejscach takich jak to. Oddział jednego z ponad 200 banków spółdzielczych zrzeszonych w banku o nazwie SGB. Tu widać, że od dawnych czasów zmieniło się prawie wszystko, z wyjątkiem tego, że mające 160 lat tradycji w Polsce banki spółdzielcze nie tylko pieniądzem żyją. W bankach spółdzielczych nigdy nie będzie w strategii wpisane maksymalizacja zysku, co jest w komercyjnych bankach dla akcjonariuszy. Bank spółdzielczy istnieje dla lokalnego środowiska i oprócz biznesu, który realizuje, istnieje również ta druga część, czyli tak zwane wsparcie społeczne, inicjatyw społecznych i rozwijanie lokalnych społeczności. Choć trudno w to uwierzyć, bank kierujący się taką dewizą wcale nie jest bankrutem, a wręcz przeciwnie. Swoje znakomite wyniki finansowe SGB przedstawiła na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w Poznaniu. W osiągnięciu zysku nie przeszkodziły spółdzielcom nawet niekorzystne trendy na rynku. Weszliśmy w deflację, niskie stopy procentowe, oczywiście zawirowania polityczne w Europie i na całym świecie, jak również też i w Polsce, tak? Powodowało, że jednak ta zmienność była trudna do ocenienia, jak prognozować finanse. Jednak nam się udało, tak? Wykorzystywaliśmy rynek, gdzie zainwestowaliśmy w odpowiednie instrumenty finansowe, które dały nam możliwość osiągnięcia wyniku finansowego na poziomie, można powiedzieć, rekordowym, tak? Bo wynik 52 miliony ten bank przez 25 lat takiego nie osiągnął. W wielkiej hali targowej kilkuset akcjonariuszy przyjmowało sprawozdania zawierające nie tylko statystyki w poszczególnych sektorach produktów bankowych, ale także to, jak bank zreorganizował swoją strukturę, a przez to zmniejszył koszty, co doprowadziło do wysokiej pozycji w rankingu. CDI nam spada z 70%, mamy teraz osiągnięcie prawie około niecałe 50%, 50 parę procent, czyli koszty do przychodów. I to jest dla nas tak naprawdę wyróżnik tego, co my robimy wewnętrznie, aby utrzymywać dobrą jakość finansów i efektywność. Ta efektywność jest bardzo ważna dla akcjonariuszy, którymi są przedstawiciele banków spółdzielczych zrzeszonych w grupie. Dzięki dobrym wynikom całej grupy mogą czuć się bezpiecznie i działać globalnie na lokalnych rynkach. Korzyści są różne. Jako bank, jeden z mniejszych, średnich, bo suma bilansowa wynosi około 100 milionów złotych, no nie bylibyśmy w stanie porozumieć się z instytucjami typu Mastercard, Eurocard, żeby pod względem współpracy z nimi wydawać karty. Dlatego grupa i bank zrzeszający w naszym imieniu te sprawy przeprowadza. Grupa daje nam właściwie wszystko. Mamy wspólne produkty, mamy wspólne regulacje, mamy przede wszystkim wspólną markę SGB, którą promujemy na naszym lokalnym rynku. A to właśnie działanie na lokalnych rynkach jest największą siłą SGB. Fundamentalnym rynkiem banków spółdzielczych jest rynek lokalny, tak? I ten rynek lokalny jednak należy do nas. W 70% nieraz mamy my udział w rynku, tak? W 80%, w 50% to są bardzo duże udziały. Banki komercyjne w dużych miastach takich udziałów nie mają. Uczestnictwo w grupie daje też małym bankom spółdzielczym siłę wspólnego marketingu. Oczywiście uczestniczymy w funduszu marketingowym, który jest prowadzony przez nasze zrzeszenie. No i korzystamy z tego dobrocieństwa, czyli z reklamy ogólnotelewizyjnej, reklamy w radio, ale również na swoim własnym rynku robimy, co możemy w tym zakresie, czyli ogłaszamy się w naszych lokalnych mediach. Podobnie jak z reklamą, jest też z działaniami prospołecznymi. Tu banki udziałowcy mają swoje lokalne działania, ale także te koordynowane przez grupę. Takim dobrym przykładem takich inicjatyw jest możliwość uczestnictwa dzieci z Wielkopolski w meczach naszego klubu Lecha Poznań. Ale to nie tylko sam mecz, ale również możliwość zwiedzania stadionu czy spotkanie z piłkarzami. Przekrój całej działalności spółdzielczej grupy bankowej był przedmiotem walnego zgromadzenia akcjonariuszy. To ma swoje sztywne prawne reguły, dlatego jego przebieg musi być rejestrowany przez wysokiej klasy kancelarię notarialną. Jest sporządzany protokół, który w formie aktu notarialnego jest następnie przesyłany do sądu. Krajowy Rejestr Sądowy poprzez jego weryfikację dokonuje rejestru, podwyższenia kapitału i innych uchwał, które podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wśród tych uchwał znalazły się też takie, które mają zabezpieczyć przyszłość SGB i jego banków akcjonariuszy. Przed nimi stworzenie wymaganego przez Unię systemu wzajemnej reasekuracji i lepszej informatyzacji zrzeszenia. Robert Chodyła, Biznes Teleskop. Przed nami, drodzy Państwo, przegląd prasy i głosy Wielkopolski na początku.